To, moi drodzy, była walka niesamowicie ciężka, ale się udało. Otrzymaliśmy mętną sakę, butelkę mętnej saki, butelkę mętnej nierafinowanej sakę. Sakę to trunek, który należy mu się dzielić. Ta mętna saka jest jedną z ulubionych Ishina Ashiny. Okay. Ma intensywny, bogaty smak, znana jest również z tego, że szybko upija, zbyt szybko. I koralik modlitewny, moi drodzy, otrzymaliśmy. Słuchajcie, no to była cholernie ciężka walka. Podejrzewam, że jak obejrzę jakiś poradnik, jak z tym kolesiem sobie poradzić, to ta walka była banalna. Ja to wiem, ja się domyślam, że tak było i myślę, że to było bardzo proste. Aczkolwiek zastanawiam się właśnie, co tutaj trzeba było zastosować, jaką technikę walki, czy po prostu wykorzystać swoją szybkość i po prostu załatwić go jakimiś takimi, wiecie, nabiegnięciami. Nie mam pojęcia zielonego. Ja chcę po prostu odkryć mój nowy kryształ i zakończyć dzisiejszego streama, który trwa już 8 godzin i 12 minut. W ogóle jestem w szoku, że jeszcze jest ze mną kilka osób. Proch gaśniczy. Także to jest dla mnie naprawdę... granulka. Niezmiernie szczęśliwy z tego powodu, że tutaj ze mną jeszcze zostaliście. I cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak odkryć punkt zaczepienia kolejny. W postaci właśnie kolejnej jakiejś tam... Patrzcie, oni tutaj... gdzieś jeszcze łażą. Tam ktoś kaszle. Teraz będę musiał wziąć próbkę jego kaszlu, czy tam krwi. No pięknie. Dawaj. Po tej walce z tym kolesiem ja jestem gotowy po prostu na wszystko. Okej, może nie na to. Dobra. Jest 5 punktów, słuchajcie. Teraz jak siądziemy przy kapliczce, będziemy mogli spokojnie nauczyć się umiejętności, o której marzymy, czyli poprzez dobijanie przeciwników tym samurajskim finisherem będziemy mogli się leczyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, tutaj mamy jakąś kaszlącą kobietę. Balon duszy. O, teraz sobie przeczytamy, co robi. Dobra, tutaj mamy naszą rzeźbę, statuetkę. Chyba już nic więcej nie ma. No nie chciałbym przeoczyć jakiegoś mieszczenia. Nie, wydaje mi się, że tutaj widziałem już całe to miejsce. Nie wiem, jak to nazwać. Można naprawdę nabałaganić. Nie, patrzcie. Ominął olejek. I ulubiony mój teraz przedmiot. Ładnie tego bossa tutaj podjeraliśmy, nie powiem. Nie mam zielonego pojęcia, jak można było sobie poradzić inaczej z nim, niż go tak ciukać. Segareka. Wasi wa osoroski mono o mita. Waki dete kuru no dzia. 次から次へと止めどの止めどの若様若様がお屋敷の奥にわしのせがれが伊之助が向かったゆえ無事と思うがはぐれ忍びよ念のためじゃお主も若様をお救いに行っておくれ
Pamiętajmy jedną rzecz, że my cały czas jesteśmy w tym cholernym wspomnieniu sprzed 3 lat. Czujecie to? My cały czas jesteśmy w tym miejscu, gdzie położyliśmy ten dzwoneczek od jakiejś starej baby w jakimś domu. W ogóle mogliśmy iść dalej, mieć to w nosie, nie siadać nawet przy tej kapliczce, nie dawać tego dzwoneczka, nawet byśmy tutaj nie doszli. Być może zrobiliśmy to za wcześnie i dlatego ten boss mnie tak karał. Ale raczej wątpię. Raczej wątpię, to po prostu wydaje mi się, że ja byłem cienki bolek. Dobra, siądźmy sobie. Zjednoczmy się z duchami. Odpocznijmy. Mamy 2 wskrzeszenia. I cóż, ja mogę tutaj na pewno sobie zdobyć umiejętność. Patrzcie, pomoc losu spadła mi do 12%, niestety. No ale cóż. Okej, zobaczmy, czy to faktycznie tak działa. Przywraca żywotność po zadaniu śmiertelnego ciosu. No to wydaje mi się, że to chyba jest to. No i zobaczmy, co nam się tu odkryło. Dodaje sztukę walki natarcie cienia. Wyprowadź mocne, dalekosiężne pchnięcie. A następnie odbij się od przeciwnika, by wyskoczyć w górę. Bądź jak polująca sowa i wzbij się w górę po trafieniu ofiary. Wykonanie skoku zużywa symbole ducha. Pierdziele, to jakieś będzie mega skomplikowane zadanie do wykonania. No ale najważniejsze, że mamy teraz tą umiejętność wysysania życia po finisherach. To jest naprawdę coś. Jeszcze czekajcie. Ja tu jeszcze coś zdobyłem, takiego ciekawego. A, balon duszy. Jeśli ktoś przekuje ten różowy jak sakura balon i pomodli się, kropieni wodą będą przez pewien czas otrzymywać więcej mocy wskrzeszania. Okej. Okay. Wiemy, o co chodzi. Jest tchnienie życia światło. Bardzo fajnie. Ja tu jeszcze coś chciałem zrobić, tylko to. Nie pamiętam. Nie przypomnę sobie. Wydaje mi się, że największą filozofią przy tym minibosie było wpadnięcie na to sniki stopnięcie. Ładnie to nazwałaś. Wydaje mi się, że to chyba nie powinno tak wyglądać, ale... Cholera wie, podejrzewam, że jak już odkryję tą taktykę, to będę się z tego śmiał, co nie? Robi. No ta, jeszcze przez ścianę mnie, słuchajcie. Nie strzelałeś. Prawie tego typka zaatakowałem, to tam sobie siedzi. Patrzcie, tam jakiś Darth Vader. Wakasama. Kono saki e iku no wa yamete oke. Osoroshiki genjutsu yo. Tane narashi ga nakereba yaburenu zo. Kore wo wazuka da ga sonata ni takusu. Ziarno pęknięcia, ziarna kukuryczy, które wydają głośny dźwięk, gdy pękają, przydatne do przerywania efektów technik iluzji. Istnienie iluzji oznacza, że ktoś ją stworzył, aby unicestwić widma i wrócić do rzeczywistości. Należy pokonać twórcę iluzji. Ziarna pęknięcia mogą w tym bardzo pomóc. Ja się chyba w takie ziarnko... zawczasu wyposażę. W razie czego. Tane narashi ga mori jak Hirata wa shimai ja. Tane narashi ga naki. Dobra. Odsuń tatami na bok. No to nie jest Darth Vader, tylko stara zbroja samurajska.
Rzuca klucza do ukrytej świątyni. Dobra, to jest to, co dostaliśmy od Sowy. Jezu, czy tu będzie jakiś boss? No dobra, podejmijmy próbę. Ejku, tu będzie na stówę boss. No boss, no. No pięknie. Jaroku. Senare donno. Żywotność i postura. Im niższa żywotność, tym wolniej odnawia się postura. Wskaźnik postury staje się bardziej czerwony, gdy spada tempo jej odradzania. Techniki takie jak unik z kontratakiem sprawdzają się doskonale przeciwko wrogom, którzy szybko odzyskują posturę. Gdy żywotność spadnie, ciosy naruszające posturę są skuteczniejsze. Po prostu mamy unikać jak najwięcej. Ja pierdziłem. Okej, jak mu tą laskę nie wysklepać? Jak trzeba uniknąć. Czemu nie mogę się drugi raz wskrzesić? Miałem dwie kuleczki. No teraz mam na przykład dwie kuleczki wskrzeszenia i co się wydarzyło, że nie mogę ich użyć? No może powinienem to ziarnko pęknięcia użyć? Jak myślicie? No dobra, zobaczmy. I co tu będzie? Fog czy znowu cutscenka? Aha, nie. Już mnie zabiła, czujecie?
Wykorzystałem te nasiona i one prawdopodobnie już do mnie nie wrócą. Tak, ziarno pęknięcia. Co tu się dzieje? Nie mam pojęcia zielonego. No dobra, ja swoją umiejętność, tą, którą chciałem, wykupiłem. No dobra, trochę ją tam nawet zlałem na początku. Czyli zabrałem 1/5 życia. Sonata nado, mada mada koinu yo. Dobra. Okej, ostatnią próbę sobie podejmiemy. I myślę, że można iść spać. Ja na tą walkę jestem zbyt zmęczony. 8 godzin 28 minut streama zdecydowanie mi wystarczy. Oj, zapomniałem, że walczymy, sorry. Takie niezłe podejście do mnie wychodzi. Ale tego to ja nie mam pojęcia, jak się unika. Okej. No dobra, moi drodzy. Myślę, że to jest koniec tego streama piątkowego, moi drodzy, od 18 do 2:27. Myślę, że to jest mój rekord życiowy. W życiu tak długo nie streamowałem. Jest to mega, mega, mega jednak wyniszczające. Nie ukrywam. Także mam nadzieję, że jutro w sobotę i w niedzielę jeszcze uda się coś postreamować. Może nie tyle, co dzisiaj, ale chociaż tam jakieś 2 czy 3 godzinki. Także moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten stream Wam się podobał. Wracam do Was niedługo. I cóż, życzę Wam dobrej nocy, jestem Wam mega, mega wdzięczny za to, że byliście ze mną tak długo, bo są wśród Was ludzie, którzy siedzą od samego początku, także niesamowite dzięki za to. No i widzimy się w kolejnych odcinkach na YouTubie, na kolejnych streamach na Twitchu. Komentujcie, oceniajcie, no i do zobaczenia, widzimy się już wkrótce. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. I...
tyle.